Na miejsce obchodów tegorocznych dożynek wojewódzkich wybrano Juszczyn w gminie Środa Śląska. 8 września tę niewielką miejscowość odwiedziły tysiące gości, a wśród nich m.in. przedstawiciele Europarlamentu, Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Województwa i Samorządów. Uroczystość rozpoczął barwny korowód i polowa msza święta pod przewodnictwem jego eminencji arcybiskupa metropolity wrocławskiego Józefa Kupnego, który wspominał o trudach rolniczej pracy. Wkładacie wiele trudu i prac, by ziemia wydała plon. Tak, praca na roli niesie ze sobą niemałe trudności, stały wyczerpujący wysiłek fizyczny, czasem znikome uznanie ze strony społeczeństwa. Doświadczają tego zwłaszcza ci, którzy utrzymują się wyłącznie z rolnictwa, ale także ci, którzy uprawiają ziemię wyłącznie na własne potrzeby. Kościół zawsze bronił godności pracy na roli, w której człowiek w sposób tak bardzo wymowny ziemię otrzymaną od Stwórcy czyni sobie poddaną i potwierdza swoje panowanie w widzialnym świecie. Nawet wyjątkowy dzień dla miejscowości Juszczyn, ale nie tylko dla miejscowości, dla całej gminy i Dolnego Śląska. Takie wyróżnienie to naprawdę duża rzecz, panie sołtysie. Dzień dobry państwu, Dariusz Maciejewski, sołtys wsi Juszczyna. Serdecznie się cieszymy, że impreza tak dużej miary jak dożynki dolnośląskie odbywają się w naszej miejscowości Juszczyn, która liczy 436 osób dokładnie. Wszyscy mieszkańcy zaangażowani w ciężką pracę i trud przygotowania tej imprezy. Jak zarazem w rolnictwie takich masowych imprezach nie ma lekko. Ale przeżyliśmy to i przeżyjemy jeszcze jedne dożynki, jakby tylko była chęć ich zorganizowania w Juszczynie. Także dziękuję dzisiaj marszałkom, wojewodzie, panu burmistrzowi, Radzie Miasta i Gminy i wszystkim mieszkańcom Juszczyna na początek. Dziękuję bardzo jeszcze raz z całego serca. Nie zabrakło także wieńców, których prezentacje są nieodzowną częścią Święta Plonów. Kilkadziesiąt delegacji z Dolnego Śląska wystawiło przepiękne kompozycje wykonane z tegorocznych zbiorów. W konkursie na najpiękniejszy wieniec zwyciężył powiat oławski, drugie miejsce zajął powiat milicki, trzecie powiaty kłodzki i śrecki, reprezentowane przez sołectwo Juszczyn. Natomiast wyróżnienie i nagrodę w formie wyjazdu do Europarlamentu, ufundowaną przez Lidię Geringer de Oldenburg, otrzymała delegacja powiatu bolesławieckiego. Grzechem by było nie odwiedzić stoiska tutaj z Juszczyna, święto wielkie dzisiaj u was. Co państwo proponujecie? Mafinki z mięsem, ciasta, pierogi plus bułeczki. Smalec, chleb ze smalcem, ogórki. Wypadałoby tutaj, żeby gospodarze pokazali klasę i, że tak powiem, pierwsi zaatakowali serca klientów. Pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Konduktorze łaskawy, tyle nie do Warszawy. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Konduktorze łaskawy, tyle nie do Warszawy. Mroku południe w nocy o świcie. Skarży swój w Sanoku, skarży swój w Sanoku, ty mnie pokochaj nad życie. W berecie, w czapce, w chustce, w czapce, Austryjka ze Lwowa. Na falokroje wózce, ty mnie pokochaj od Boga. Ginie w Lublinie, w Łajówce.
kochaj, bogactwie i biedzie. Kijew w Lublinie, kłaju w tramwaju, nie marcisz lokaj, ale z całej siły kochaj. Gminie w Kętrzynie, w metrze i w Zetrze, że miasto czy wrogaj.